Dziadek, mile widziany oczywiście, to zawsze pomaga nam w leczeniu, zawsze pomaga temu dziecku. Chodzi o konkretne dziecko, nie o Państwa wygodę, tylko o to, żeby dziecko się czuło bezpiecznie, bo i terapia, którą Państwo stosujecie wtedy, szybciej przebiega, lepiej przebiega, tak przynajmniej Pan obserwuje. A teraz wracam do Pani doktor. Proszę Państwa, mamy problem związany z tym, że celebryci, którzy się znają na wszystkim, w różnych sprawach zajmują stanowisko. Czy ono jest odpowiedzialne, mniej czy bardziej, nie nam tutaj oceniać. Ale Pani doktor, ruch antyszczepionkowy mnie osobiście bardzo niepokoi i bardzo chciałabym, żeby Pani powiedziała swoje zdanie na ten temat, a przede wszystkim, żeby Pani spróbowała wyjaśnić rodzicom, czy szczepienie rzeczywiście można uzasadnić od tego, co jakiś celebryta ma na ten temat do powiedzenia. Ma Pani rację, że wypowiadają się zupełnie osoby niekompetentne. Ja uważam, że szczepienia są największym osiągnięciem ostatniego stulecia medycyny. Dzięki temu zniknęły pewne choroby, chociażby czarna ospa, a polio w Europie w ogóle już nie występuje. No ale niestety mieszają się to pewne osoby, które z ich wypowiedzi stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia naszych dzieci. Ja zalecam moim pacjentom szczepienia wszystkie, te obowiązkowe i nieobowiązkowe, jeżeli kogoś na to stać, żeby zafundować swojemu dziecku. Wyszczepiona jest moja córka, która jest dorosła, dzieci wszystkich moich przyjaciół, najbliższych, no i o ile tylko mogę, to przekonuję do tego rodziców, chociaż przyznam, jest coraz trudniej. W tym roku spotkałam się nawet z przypadkami, że rodzice nie szczepią noworodków na gruźlicę i żółtaczkę, co mnie przeraża. Nie wiem, jak to się skończy, ale chyba będziemy zbierać tego żniwo za kilkanaście lat, kiedy zaczynają wybuchać epidemie ciężkich chorób zagrażających naszemu życiu i zdrowiu. Proszę Państwa, ja chciałabym jeszcze Pana doktora zapytać o jego zdanie na ten temat, wynikające też z doświadczenia szpitalnego. Nie tylko tak jak Pani doktor w przychodni, ale również w szpitalu, bo na pewno z takimi problemami ma Pan do czynienia. Bardzo proszę. Niestety coraz częściej, proszę Państwa. Przypominam Państwu, że jest obowiązek szczepień, to jest w mocy ustawy. Szczepienia obowiązkowe to jest ustawa, która nas wszystkich obowiązuje. Czy nam się podoba, czy nie, czy chcemy, czy nie, musimy się szczepić. To jest obowiązek ustawowy. To chodzi o życie naszych dzieci. Najlepiej oczywiście uczyć się na przykładach, tylko nie swoich. Dam Państwu parę przykładów, które ostatnio zdarzyły się. Na przykład rodzice wymyślili, że nie będą szczepić dziecka w ogóle. W ogóle nie będą szczepić, bo nie, bo internet to jest najlepszy lekarz. W związku z tym trafiło do mnie w grudniu 3-miesięczne dziecko, które leżało 4 tygodnie z powodu kaszlu. Okazało się, że jest chory na chrztusiec. Ataki duszności i zagrożenie życia były przez jakiś tydzień. Choroba przebiega bardzo ciężko, zresztą kiedyś umierało się przed wojną na chrztusiec. W tej chwili na szczęście nie, ponieważ prawie wszyscy są szczepieni, ale jak widać, nie wszyscy. W związku z tym dziecko leżało niepotrzebnie przez 4 tygodnie w szpitalu. 4 tygodnie w szpitalu to jest poważna sprawa. Chrztusiec to jest bardzo poważna choroba. Przebiegała bardzo długo. Oczywiście zaraziła się również mama tą chorobą. W związku z tym mama poszła do domu z czynnym chrztusiecem i pewnie zaraziła jeszcze kilkunastu z Państwa. W związku z tym to nie jest tylko sprawa dzieci, to jest sprawa nas wszystkich. Chrztusiec u dorosłych występuje dosyć często w tej chwili, ponieważ odporność wygasa po 80 latach. Ja obserwuję w szpitalu 12-15-letnie dzieci, które są chore na chrztusiec. Oczywiście ten chrztusiec u osób szczepionych przebiega łagodnie, głównie w postaci kaszlu, długiego, kilkutygodniowego kaszlu, ale jednak jest. Natomiast wyobraźcie sobie Państwo, jeżeli się nie będziemy szczepić nasze dzieci, zaczną umierać na chrztusiec. Podobnie ma się sprawa z grypą. Ja daję taki przykład, jak pracowałem w Zabrzu, w Centrum Pediatrii, była epidemia grypy. Na Śląsku było chorych 3 miliony ludzi. Z tego marny procent miał powikłania po grypie.
1% to jest 30 tysięcy powikłań. Proszę Państwa, z tych 30 tysięcy chorych z różnymi powikłaniami po grypie, 10% to były powikłania sercowe. Co się stało? Stało się tak, że w klinice kardiochirurgii dziecięcej było 12 dzieci z ciężką niewydolnością serca po grypie. 12 dzieci, które czekały na przeszczep serca. Doczekało dwoje, 10 przy mnie umarło. Pytanie tych rodziców. Wszyscy mieli grypę, dlaczego moje? Nie wiem dlaczego. Trzeba się szczepić. Proszę Państwa, szczepić się. W Polsce na grypę szczepi się 1% ludzi. W Niemczech szczepi się 30%. Powikłania mogą być straszne. Z reguły bagatelizujemy grypę, bo przebiega sobie łagodnie. Gorączka, bóle mięśni, stawów. Ale ten 1% ma powikłania. Ten 1% to mogą być powikłania sercowe ciężkie. Trudno znaleźć dawkę dla naszych dzieci. Naprawdę, proszę Państwa, to jest poważna sprawa. Szczepimy się na grypę, mimo że na forach internetowych różne to mają na temat zdania, ale matematyka jest bezwzględna. Jeżeli szczepimy na grypę, to ilość powikłań jest dramatycznie mniejsza. Dramatycznie. W związku z tym, proszę Państwa, są kraje, które szczepią się w dziwnych sytuacjach. Taki naród pragmatyczny to są Niemcy. I jak koledzy z Niemiec mi mówią, oni się tak bardzo nie szczepią, ale jak pojawia się epidemia w Czechach, na Słowacji, gwałtowny wykup szczepionek, ponieważ odporność po szczepieniu przeciw grypie jest już po 7 dniach. Czyli zaszczepimy się dzisiaj, za 7 dni już jestem odporny na grypę. Jest 5 typów wirusa grypy, które naukowcy przewidują, że będzie atakował w tym roku Polskę. Teraz, jak ja badam dzieci, mam kilkanaście przypadków grypy prawdziwej, a ten wirus jest w tej szczepionce. Czyli kto się zaszczepi, nie będzie chorał tą grypę. Ale to już niestety, to jest praca lekarzy, praca nas wszystkich, a media niestety nam tu nie pomagają, bo nie pomagają. Nie wiemy dlaczego. Nie wiemy dlaczego. To jest bardzo ważna sprawa i po to są szczepienia, żeby nasze dzieci były bezpieczne. Także mówię, no przykłady, które podałem są dramatyczne, ale tak było i dlatego warto o tym pamiętać. Proszę Państwa, problem szczepień jest problemem, który istnieje od kilku lat i jak spotykamy się w czasie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, niektórzy z Państwa, którzy śledzą nasze spotkania, wiedzą o tym, że ciągle wracamy do problemu szczepień, nie dlatego, że z tego powodu jakieś zyski mamy my, akurat te trzy osoby, które są w tej chwili na scenie, tylko dlatego, że chodzi nam o zdrowie dzieci i o zdrowie osób dorosłych. Panie doktorze, a ja mam jeszcze do Pana takie jedno pytanie. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 25 lat gra dla dzieci. W tym roku, a konkretnie dzisiaj, gra dla takich oddziałów, jaki Pan prowadzi. I teraz proszę sobie wyobrazić, że Fundacja Wośpu to wróżka, która spełnia życzenia. Proszę przedstawić swoje życzenia, żeby praca na Pana oddziale wynikała nie tylko z tego, że ma Pan dobrych specjalistów, których Pan zatrudnia, ale także, że macie odpowiedni sprzęt. Czego by Pan sobie życzył? Proszę Państwa, w zeszłym roku dostaliśmy sprzęt, który jeszcze nie dotarł. Czekamy. We wrześniu dostałem wiadomość, że otrzymaliśmy 10 dużych łóżek, 11 małych łóżeczek, kardiomonitor i pulsoksymetr. Co to jest pulsoksymetr? Pulsoksymetr to jest taki czujnik, który zakłada się na palec i on pokazuje, jakie jest stężenie tlenu we krwi dziecka. To jest ważne przy zapaleniach płuc, ponieważ wtedy na przykład stężenie tlenu spada. My to możemy sobie obserwować. Taki pulsoksymetr to jest kilkanaście tysięcy złotych. Bardzo nam się przyda. Proszę Państwa, ceny dla szpitali, dla służby zdrowia są kosmiczne. Ja powiem tak. Łóżeczko metalowe, małe, które ma ściąganą jedną ściankę, żeby dziecko nie wypadło. Metalowe łóżko pomalowane na różowo albo na zielono, kosztuje 4,5 tysiąca złotych. To ja bym kupił komplet skórzany dla tego dziecka i matki. A to łóżeczko, ponieważ ma atest, kosztuje 4,5 tysiąca złotych. Łóżko duże,
z takim pilotem, gdzie ja mogę dużemu pacjentowi podnieść nogi, obrócić go trochę, żeby pielęgniarka nie musiała tego robić, dźwigać, to kosztuje 40 tysięcy złotych. Po prostu nie do pojęcia, proszę Państwa, te ceny. Ja nie wiem, skąd się biorą. Łóżko zwykłe z materacem za 40 tysięcy, to ja sobie fajne auto kupię za to. No ale taka jest rzeczywistość. Proszę Państwa, w tym roku chciałbym bardzo dostać ultrasonograf, ponieważ w 2004 do naszego szpitala dostarczono od Jurka Owsiaka ultrasonograf, który pracuje już 13 rok, zrobił kilkadziesiąt tysięcy badań i myślę, że uratował, nie przesadzam, uratował niejedno dziecko, ponieważ najczęściej nowotwory u dzieci stwierdzamy przypadkowo. Trafia do szpitala z powodu gorączki, zapalenia płuc. Robimy różne badania i okazuje się, że jest coś złego albo bardzo złego. Ten ultrasonograf takich nowotworów znalazł kilkadziesiąt. One zostały wyleczone, wyrzucone, usunięte i dziecko jest zdrowe. Dzięki temu, że wcześniej żeśmy to mogli zobaczyć. Nie będę Państwu tutaj zatruwał głowy, ale powiem, że ultrasonograf to jest komputer. W związku z tym, jeżeli mamy komputer 12-letni, to wyobraźcie sobie, jaki to jest już przeskok technologiczny. To już są trzy generacje nowszego sprzętu. I dlatego o takim marzymy, ponieważ my wszyscy w oddziale sami badamy te dzieci. Chcielibyśmy nowy sprzęt. Ten jeszcze działa, że jasne, będzie działał, mam nadzieję, jeszcze trochę. Ale no, lepszy by się przydał. Oczywiście, o czym jeszcze marzymy? O endoskopach dziecięcych, ponieważ taki endoskop to jest 100-150 tysięcy złotych i oczywiście dla naszych maluchów też by się przydały, no ale zobaczymy, ale jak pójdzie. Rozmarzył się pan, panie ordynatorze, dlatego zabieram panu mikrofon, dlatego, ponieważ moglibyśmy rzeczywiście tutaj stać, słuchać, marzyć, a jak się nie spełnią marzenia, dlatego trzymajcie państwo kciuki za to, żeby przynajmniej część marzeń doktora się spełniła. I chciałabym jeszcze się pochwalić jedną rzeczą. My dzisiaj mamy w czasie WOŚP-u kącik medyczny i proszę Państwa, okazuje się, że jesteśmy w czołówce, bo w Warszawie Fundacja ma studio medyczne, a my mamy kącik. Czyli wcale nie jesteśmy taką straszną prowincją, bo sami przewidujemy to, co może być potrzebne. Więc i kopertą życia dysponujemy, i rejestrujemy osoby chętne, żeby podzielić się swoim zdrowiem, swoim dobrem w ramach DKMS-u. Zapraszamy na górę i oczywiście pani doktor i pan doktor, którym bardzo dziękuję. Jeszcze przez kilkanaście minut u nas będą rezydować. Jeśli byście państwo mieli jakieś pytania, serdecznie zapraszam już indywidualnie kierować do pani, do pana. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy za to, że jesteście z nami. Pan już, którą orkiestrę jest z Jaworznickim Sztabem? Chcę wstyd powiedzieć, 25 raz jestem, zaczynałem zawsze. No to świetnie. I takie właśnie przykłady musimy brać tego wielkiego serducha, które płynie dla dzieci. Super. Słuchajcie, teraz wszystkie dzieci zapraszamy tutaj, bo będą za chwilę gry i zabawy, które przygotowało przedszkole. Martyna, jakie to przedszkole? Przedszkole Malutkie Misie, prywatny klubik dziecięcy i żłóbek. No właśnie, także proszę tutaj na scenę, instalujcie się, a my zaprosimy jeszcze dwóch wolontariuszy, Sebastiana i Tomka. To są osoby, które też grają z nami od wielu, wielu lat i powiedzą nam, jak to jest na ulicach, jak to jest zbierać do puszki i czy jest zimno. Sebastian, chodź tutaj, powiedz pierwsze wrażenia dzisiaj, o której wystartowałeś. Po godzinie 7. Jak to wyglądało? Pobrałem puszkę, pobrałem serduszka, ruszyłem na ulicę. W tej chwili jestem tutaj w galenie pomagać. Po godzinie 7 zapewne było bardzo mało osób na ulicach, czyli wtedy kto wyskoczył na ulicę, to obskakiwali go wolontariusze z każdej strony? Zgadza się, dokładnie tak. A jakie nominały najczęściej do puszki? Zdarzają się 50, 10, 20, troszkę drobnych. No to super, zatrzymać puszko? No to jest super. Tomek, powiedz mi, który raz ty zbierasz? No chyba już 5 raz, ale już 10 lat dokładnie w tym roku mija. Ja pomagam w sztabie przy organizacji orkiestry. Muszę Państwu powiedzieć, że Tomek zazwyczaj ma jedną z cięższych puszek. Powiedz mi, pamiętasz, ile w tamtym roku udało ci się zebrać? No,
chyba około 1000, może 800, 1600 zł, coś koło tego. Jak to czujesz w tym roku? Jakie nominały wpadają do puszki? No w tym roku wpada więcej banknotów, właśnie po 10-20 zł. Także liczę, że wynik będzie dobry. Posłuchamy puszki? No nie wiem, czy Sebastian cię teraz nie wyprzedzi, ale do dzieła, do dzieła. Jeszcze mamy trochę czasu. Rozliczamy się w banku PKO na Mickiewicza, tam oddajemy puszki. Zapraszam, dziękuję chłopaki. Zapraszam panią z przedszkola. Powiedzmy teraz, jakie będą atrakcje. Pierwszy raz zdecydowaliście się z nami grać, czy to już któryś z kolei? Szczęśliwie drugi. Szczęśliwie drugi. Na co możemy liczyć? Skąd jesteście? Witam serdecznie Państwa, Malutkie Misie, Przedszkole i Prywatny Klub Dziecięcy z Gigantu. Dla Waszych dzieci oraz dla Państwa przygotowaliśmy na tą chwilę mnóstwo fantastycznej zabawy muzycznej, a przy Multikinie jest nasze stanowisko, gdzie wspólnie z dziećmi będziemy tworzyć laurki na Dzień Babci i Dziadka, mamy playmacy, gigantyczne puzzle, mnóstwo balonów i fantastyczną zabawę, także serdecznie zapraszamy. Świetnie. Te zabawy przeznaczone dla dzieci w jakim wieku? Od 0 do 99. Od 99, więc Martyna, widzę tutaj wielu chętnych na pewno do takiej zabawy. Duże szanse dla nas także. No, czy ty byś się skusiła też na taką zabawę? Oczywiście, że tak. Pamiętam z tamtego roku, jak to było na dużej scenie na rynku, więc na pewno w tym roku też bym się skusiła. Dobrze, misie, jesteście gotowi? Zaczynać. Świetnie, to oddajemy wam tutaj to pole na 15-20 minut, z tego co pamiętam. Proszę bardzo. Witamy jeszcze raz.